Kłaniam się, dzień dobry, nazywam się Szymon Nitka, jestem turystą rowerowym i moim marzeniem jest to, żeby w Polsce turystyka rowerowa wyglądała tak jak w Europie. I tego typu miejsca, tego typu praktyki, zastosowane rozwiązania Państwu pokażę. Jeszcze tylko chciałbym króciutko nawiązać do pana Michała. Pan Michał mówił o turystyce rowerowej w wersji niskobudżetowej. My w zeszłym roku po raz pierwszy zabraliśmy parę znajomych. Obydwoje pracują w dwóch dużych polskich koncernach na wysokich stanowiskach. Dotychczas jeździli na wakacje samolotami, latali na Kubę, Dominikanę, w różne tego typu miejsca. Tam leżeli na plaży, pojechali na rower pierwszy raz i pojechali, żeby i po wyjeździe powiedzieli: Szymon, to były wakacje naszego życia. Więc to nie musi być tak, że takie wakacje są tylko niskobudżetowe, tylko dla wybranej grupy osób. Zapraszam, dużo tego jest, także jedziemy. Podstawowa sprawa na każdą... Jest okej, panuje. Na każdą wyprawę rowerową, wycieczkę rowerową musimy jakoś dotrzeć. Najlepszym pociągiem, najlepszym rozwiązaniem, jakie nam się trafiło, był pociąg w Niemczech. Proszę zwrócić uwagę, połowa jest przeznaczona dla pasażerów, druga połowa na rowery. Taki wagon kursuje między Berlinem a Amsterdamem. To rozwiązanie z Austrii, ze szlaku Alpe Adria. W ten sposób przecinamy główny grzbiet Alp w drodze nad Morze Adriatyckie. To już Loara na rowerze, szlak rowerowy, ten słynny, ikoniczny szlak rowerowy i wagon specjalnie przeznaczony dla rowerzystów. Na dole jeżdżą rowery, przyjmuje je specjalny steward, tutaj pani stewardesa, na górze jadą rowerzyści. Tak to wygląda, jak już są ustawione rowery przez panią stewardesę. Genialna sprawa, do której staram się zachęcać. Takie zdjęcia wrzucałem jakiś czas temu na mój fanpage. Wyraźny sposób oznaczać miejsca rowerowe na pociągach, żebyśmy my jako rowerzyści widzieli z daleka, gdzie są rowery. To transport, wybrane rzeczy takie, jeśli chodzi o pociąg, ale przecież nie tylko pociągiem możemy jechać. Możemy transportować autobusy, możemy transportować rowery także autobusem. To akurat znana marka Flixbus, ale nie brandowany, nie zielony autobus. Tego typu rozwiązania to również coś, co pomaga w turystyce rowerowej. W ten sposób można wrócić z nad Adriatyku na szlaku Alpe Adria do Salzburga. Można także latać samolotem. To przykład tego, co mi się zdarzyło, jak podróżowałem na Łotwę. Linia lotnicza nie wymagała ode mnie pakowania rowerów. Możemy sobie na trasie robić podczas wycieczki, wyprawy rowerowej, możemy zrobić takie przerywniki, czyli wsiąść z rowerami do kolei linowej, podjechać gdzieś wysoko, a potem sobie zjechać. Tego typu rzeczy bardzo popularne są we Włoszech. Tutaj przykład, już lądujemy na wodzie, na wyprawę rowerową wzdłuż, czy też dookoła Morza Bałtyckiego do Danii. Możemy popłynąć promem do miejscowości Getzer z niemieckiego Rostocku. Tak wtedy podróżują nasze rowery. Jest dla nich przeznaczone specjalne miejsce. Na szlaku rowerowym Sprewy w Niemczech kursuje specjalny stateczek, który de facto jest po prostu elementem miejskiej komunikacji Berlina, zwykłym tramwajem wodnym, który ma również miejsca przeznaczone dla rowerzystów. Coś takiego spotkało mnie nas w Holandii, czyli w Niderlandach. To prom, który kursuje w miejscu, gdzie jest remontowany most, czyli jest to taka bardzo specyficzna, lokalna, holenderska komunikacja zastępcza. W Austrii na szlaku pętla jezior Carinthii kursuje statek, ponieważ szlak rowerowy poprowadzono jeziorem. Nie da się tego w inny sposób przejechać, przebyć, trzeba przepłynąć statkiem i na statku w restauracji zamiast stolików są miejsca na rowery. I taki najbardziej chyba specyficzny dla nas charakterystyczny przykład, który na początku był ciekawostką, a teraz, kiedy Słowacy będą remontować drogę pienińską, prawdopodobnie będzie często wykorzystywany, to, że legalnie, w bezpieczny sposób, płacąc odrębny, specjalnie przygotowany bilet, można zabrać rower na tratwę w przełomie Dunajca. To były kwestie transportowe, teraz kwestie informacyjne. Bardzo lubię system informacji, jaki stosują Niemcy na swoich szlakach rowerowych. Wszystko jest wyraźnie, czytelnie, jasno opisane. Mamy w górnym rzędzie na każdej tablicy mamy tą miejscowość, do której biegnie dany szlak. W dolnym wersie znajduje się najbliższa miejscowość. Kolorowe tabliczki z różnymi symbolami to po prostu szlaki, które biegną w danym kierunku. Jak wyglądają nasze drogowskazy rowerowe? W bardzo różny sposób. Każdy region ma inne, każdy sobie wymyśla w inny sposób i często robimy to tak, że to jest po prostu nieczytelne i słabo widoczne. Szwajcaria w zeszłym roku.
też coś, co jest bardzo specyficzne. Od razu nam region pokazuje, że mamy do wyboru dwie drogi do miejscowości Zweisimmen. Zwykłą niebieską drogę, czyli zwykłą publiczną drogę po zwykłej szosie, gdzie mamy tylko 180 metrów, ale jedziemy z samochodami, lub szlak rowerowy, gdzie będzie przewyższeń aż 410 metrów, ale za to będziemy jechać specjalnie przygotowaną drogą. Fantastyczna sprawa z Małopolski oczywiście, ze szlaku wokół Tatr. Organizatorzy jasno mówią właśnie rowerzystom, to znaczy rowerzystom zwracają uwagę, że po danej drodze rowerowej mogą jeździć również samochody, nieodwrotnie. To ta taka specyfika, która trochę się odnosi chyba do takiej czasem, rowerowej roszczeniowości, mówiąc wprost. Wydaje nam się, że szlak rowerowy jest tylko dla nas. Nie. Czasami jeżdżą również po takiej drodze przygotowanej dla rowerów lokalni użytkownicy, rolnicy czy właściciele gruntów. Francja, znowu szlak Loary, to była seria przeróżnych naszych zaskoczeń, do których jeszcze będę wracał. Proszę zwrócić uwagę, objazd na tym słynnym, popularnym szlaku jest po prostu oznakowany zwykłą tablicą, która została pewnie wydrukowana na drukarce przez właściciela firmy, pomalowana mazakami, jeszcze jakieś strzywacze dookoła. Nieważne jest to jak. Ważne, żeby poinformować rowerzystę o tym, że droga się zmieniła. Niemcy w niemiecki sposób, czyli wszystko elegancko, traktują rowerzystę dokładnie w taki sam sposób jak kierowcę samochodów. Te żółte znaki to są zwykłe znaki drogowe informujące, że tędy biegnie objazd szlaku, na którym, bo na tym właściwym przebiegu ma miejsce remont. Tablica z informacją o tym, gdzie jesteśmy, na szlaku rowerowym Drawy w Karyntii i właściwie nie byłoby, to wygląda całkiem normalnie, ale jak sobie tak właściwie się przyjrzymy, to proszę zwrócić uwagę, to jest po prostu zdjęcie lotnicze, na którym zieloną linią na lewym brzegu, czy właściwie na prawym brzegu Drawy, my go widzimy po lewej stronie, zaznaczono przebieg drogi rowerowej. To działa na wyobraźnię naszą jako turystów dużo lepiej niż taka sucha mapa, jaką widzimy w prawym górnym roku. No i teraz najważniejsze, bo chyba najlepszą praktyką w turystyce rowerowej jest po prostu droga, jest dobra droga, którą prowadzi się szlak rowerowy. Ja jestem zdania, że dobra droga przygotowana pod turystykę rowerową to powinna być droga odseparowana od ruchu samochodowego i tego typu zdjęcia Państwu teraz pokażę. Pierwszy przykład to drogi, które biegną po prostu gdzieś przez przeróżne tereny podgórskie, zwykłe, niezinne, ale bez związku z już istniejącą infrastrukturą czy też jakimiś formami terenu. To szlak wokół Tatr. Tutaj jesteśmy na Mierzei Wiślanej, na chyba 1,5-kilometrowym odcinku z takiej specjalnej nawierzchni żywiczno-mineralnej przed Krynicą Morską. Proszę zwrócić uwagę na tych państwa po lewej stronie. Po to buduje się właśnie takie drogi rowerowe. Tutaj szlak Alpe Adria, już na włoskim odcinku, czy też szlak Odra Sprewa w Niemczech, też asfaltowy, dywanik twardy, po to, żeby nam się wygodnie jechało i po to, żeby każdy mógł z takiej drogi korzystać. Ciekawostka z Brandenburgii, nie widzieliśmy tego w żadnym innym niemieckim regionie, więc mówię wprost, że to Brandenburgia, chociaż może tutaj się trochę mylę. Proszę zwrócić uwagę, widzimy starą leśną drogę i co robią Niemcy, żeby ją udostępnić rowerzystom? Kładą wąziuteńki, naprawdę wąski kawałek asfaltu, węższy niż nasze normy przewidują, także rowerzyści się mijają dokładnie na styk, ale właśnie po to, żeby rowerzyści było wygodniej. I co jeszcze robią Niemcy? To jest to samo zastosowanie, tam była stara leśna droga, czy stara, po prostu jakaś leśna droga. Tutaj mamy bruk w lesie, ale Niemcy nie oddzielają tych dwóch dróg jakimiś brzydkimi, ordynarnymi barierami. Co robią? Stawiają po prostu zwykłe, drewniane, naturalne pieńki. Jak to wygląda? Naturalnie. Estetyka genialna. I tak to właśnie powinno wyglądać. Z dróg asfaltowych przeskakujemy na szutrowe. Przyjęło się trochę tak, że my jako rowerzyści narzekamy, jeśli gdzieś powstaje jakiś nowy szlak rowerowy, to jeśli słyszymy szuter, to od razu włącza nam się czerwona lampka, robi się awantura na Facebooku lub tam w innych miejscach. Natomiast tak naprawdę dzieje się to często niepotrzebnie, bo jeśli jest to droga szutrowa, ale jest twarda i równa, to najprawdopodobniej jest to najfajniejsza rzecz, po jakiej rowerzyści mogą podróżować. Takie warunki dla grupy, dla rodziny, kiedy jedziemy obok siebie po wygodnej drodze, myślę, że są tym, czego my tak naprawdę najbardziej potrzebujemy, żeby fantastycznie spędzać czas na rowerze. Tutaj Mierzeja Wiślana, tu Kaszubska Marszruta w Borach Tucholskich, pierwszy taki system
dróg rowerowych i jednocześnie jedyny, który oparto po prostu na pasach przeciwpożarowych. Ta ścieżka, którą tu Państwo widzą, to nie była nigdy ścieżką, przepraszam, ta droga rowerowa nie była nigdy ścieżką, nie była nigdy jakąś inną formą drożni czy czego innego, to jest po prostu pas przeciwpożarowy, który autorzy z Chojnic, Czerska, Brus wykorzystali jako bazę do dróg rowerowych. I to nie tylko tak, że w Polsce nie mamy, nie wiem, środków, pieniędzy, chęci, żeby takie drogi rowerowe budować asfaltowe i zostawiamy je szutrowymi, ale tu odcinek w Danii, drogi rowerowej dookoła Morza Bałtyckiego. Genialna droga rowerowa, jedna chyba z najfajniejszych, najbardziej takich klimatycznych, po których jechaliśmy we Fryzji. To są wyspy zachodniofryzyjskie, które oddzielają Morze Północne od morza, od tego słynnego, bardzo atrakcyjnego Morza Watowego. Szwajcaria też nie zawsze buduje drogi asfaltowe i pod warunkiem, jeśli potrafi zamiast tego potrafić zapewnić równą, szutrową trasę. To jest największy park narodowy w Niemczech, Park Narodowy Müritz, koło miejscowości Waren i tam chyba kilkunastokilometrowa droga przecinająca park właśnie wygląda w taki sposób, jak mówię. Równy, twardy, przyjemny, szuter i tak naprawdę piękna podróż przez zielone, przez naturalne tereny Niemiec. Inne miejsce w Niemczech, jezioro Kimsi, niedaleko Monachium. Fantastyczne miejsce, żeby sobie zrobić taką jednodniową przerwę, przepraszam, taką jednodniową wycieczkę, jeśli gdzieś jedziemy dalej. Szlak rowerowy śladami Hohenzollernu we Frankonii, znowu to samo. No i to właśnie to jedno z tych zaskoczeń, o których mówiłem. Jechaliśmy do Francji, jechaliśmy do Loire, żeby zobaczyć genialny szlak rowerowy zrobiony z jakimś dużym nakładem sił, same drogi asfaltowe. Okazało się, że absolutnie tak nie jest. Bardzo wiele odcinków przejechaliśmy po prostu po zwykłej, naturalnej, twardej, przyjemnej nawierzchni. Żeby budować drogi rowerowe, często wykorzystuje się naturalne położenie już istniejących dróg, czy też buduje się nowe, ale robi się to nad akwenami, nad jeziorami, nad rzekami, nad morzami, nad innymi zbiornikami wodnymi. To jest chyba ten najbardziej spektakularny przykład z Polski, czyli droga rowerowa wokół jeziora Czorsztyńskiego, tak zwane Velo Czorsztyn. Tu mamy jeden z tych najbardziej atrakcyjnych odcinków nad polskim Morzem Bałtyckim, czyli tak zwana Velo Baltica w województwie zachodniopomorskim. Też coś, co kiedyś obiegło Facebooka i inne media społecznościowe, czyli taki fragment niebieskiej drogi rowerowej nad Wisłą w województwie pomorskim. Ale tak naprawdę ten kolor niebieski nie jest tu tylko jakąś fantazją budowniczych projektantów, ale ma bardzo uzasadnione znaczenie. W tym miejscu, na tych chyba około 90-100 metrach, na którym ten odcinek jest położony, kiedyś biegła Wisła. To, co widzimy w tle, tam na samej górze, to jest przekop Wisły, czyli ten sztuczny odcinek wybudowany pod koniec XIX wieku. Natomiast to Starorzecze tam nade mną i ten akurat odcinek w tym miejscu Wisła skręcała w kierunku Gdańska. Także tak naprawdę bardziej atrakcja krajoznawcza niż infrastrukturalna. Znowu, my rowerzyści reagujemy zwykle na płyty tak zwane jumby, raczej negatywnie, niechętnie. Tutaj na Żuławach Wiślanych jedzie się po tym doskonale. Jaki jest warunek? Muszą być ułożone na odpowiednio przygotowanym podłożu i w sytuacji, kiedy Wody Polskie czy inny zarządca gruntu nie zgadza się na inną drogę rowerową, coś takiego też sprawia genialną przyjemność i to zresztą jest oficjalny przebieg szlaku dookoła Morza Bałtyckiego. Fryzja, tutaj o tyle charakterystyczne zdjęcie, że często na terenach zalewowych czy w pobliżu różnych zbiorników wodnych nie kładzie się dróg asfaltowych, ale betonowe i właśnie w taki sposób Holendrzy sobie tutaj poradzili. I pewnie znany niektórym z Państwa Szlak Odranysa, świetna trasa rowerowa, jeśli chcemy przez parę dni pobyć sobie z bliskimi czy z rodziną. Przykład z Niemiec, z Brandenburgii, że oprócz położenia asfaltu można także obłożyć boki takiej drogi rowerowej jakimś brukiem, jakimiś innymi kamieniami, znacznie zwiększając jej taką atrakcyjność wizualną. I trzy przykłady tych najpiękniejszych dróg rowerowych, jednych z tych najpiękniejszych dróg rowerowych w Europie, to jest Via Claudia Augusta, tu odcinek w południowym Tyrolu, szlak Renu w Szwajcarii. Dla nas jedna z trzech najładniejszych, najfajniejszych, najbardziej atrakcyjnych tras rowerowych w Europie, jakie przejechaliśmy, i szlak rowerowy Drawy. To z kolei jeden z czterech czy pięciu szlaków odznaczonych przez niemiecki klub rowerowy 5 gwiazdkami jakości, czyli tą maksymalną oceną jakości.
I jeszcze mamy trasy po liniach kolejowych, więc właściwie coś, co dla rowerzysty powinno być czymś, co jest czymś najbardziej pożądanym, bo chyba nikt z Państwa nie widział pociągu, który podjeżdża ostro pod górę, bo to niemożliwe, więc trasy rowerowe to tak naprawdę przyjemne, bardzo przyjazne rowerzyście nachylenie, które musi pokonywać. Mistrzem Polski jest zdecydowanie Pomorze Zachodnie, które takich dróg rowerowych, kilometrów dróg rowerowych po szlakach myślę, że ma jakieś małe kilkaset już w tej chwili wybudowanych. Tu jest akurat trasa po Jeziorze Zachodnich. Widać, że tam dokładnie mniej więcej w środku kadru jest jeszcze stary peron i budynek starego dworca, gdzie kiedyś kupowano bilety, w tej chwili już jeżdżą tylko rowerzyści. To też trasa po Jeziorze Zachodnich, na Pomorzu Zachodnim, stary kolejowy szlak, wciąż Pomorze Zachodnie. I taka ciekawostka, również ciągle Pomorze Zachodnie, również ciągle dawna linia kolejowa. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób został zbudowany przejazd dla rowerzystów. Tam z prawej strony przychodzi nasza linia kolejowa i szlak rowerowy po niej idzie gdzieś tam w moją stronę, w tamtym kierunku. A linię specjalnie wygięto po to, żeby rowerzysta przejeżdżał przez drogę pod kątem 90 stopni, po to, żeby miał dobre, wygodne pole widzenia w obydwu kierunkach. Żelazny szlak rowerowy na Śląsku, szlak wokół Tatr, również wykorzystuje na 40-kilkukilometrowym odcinku drogę rowerową. Dobrze, już kończę? Już prawie kończę. Jeszcze Żuławy Wiślane, najdłuższy szlak rowerowy po liniach kolejowych w Europie, w niemieckiej Hesji. Sprzątanie takiego szlaku to również trzeba robić, jeśli się zarządza szlakiem rowerowym. I ten najpiękniejszy, najbardziej charakterystyczny odcinek pokolejowy w Europie, czyli szlak Alpe Adria z austriackiego Salzburga do Włoch nad Jezioro Adriatyckie. Trochę mi tu jeszcze zostało, więc pozwolę sobie przeskoczyć szybciutko bariery, jakie można stosować, to również jest element dobrych praktyk. Pokażę jeszcze mosty. Kiedyś tego typu mosty widziałem tylko we Włoszech. Potem wróciłem do Polski, okazało się, że zaczęła je budować Małopolska na swoich trasach rowerowych. Robią to również Niemcy, przeprowadzając tylko i wyłącznie rowerzystów przez swoje rzeki i kanały. No i też wykorzystuje się stare obiekty infrastruktury, jak właśnie mosty tam w Tatrach, tutaj we Francji. Francuzi wykorzystali dawny most kolejowy, robiąc z niego przeprawę wyłącznie dla rowerzystów. I znowu Pomorze Zachodnie, znowu Mistrzostwo Polski, czyli wykorzystanie dawnego mostu drogowo-kolejowego wyłącznie na drogę kolejową przecinającą Odrę. I jeszcze kilka przykładów ze szlaku Alpe Adria, również stare mosty kolejowe zamienione na drogi rowerowe. Prosta sprawa, tunele, tam gdzie są mosty, tam pewnie pojawią się też tunele, bo jakoś te w dawnych czasach te pociągi przeskakiwały przez drogi, przecinały je. W tej chwili buduje się zwykle tunele kolejowe gdzieś na większych głębokościach, przebiegające w prostszy sposób. One zostają nieużywane, znowu puszcza się przez nie rowerzystów we Włoszech czy w Niemczech, tak jak pokazywałem. Miejsca przyjazne rowerzystom, czyli bardzo różne miejsca, które wpływają na nasz komfort, gdzie możemy się zatrzymać. Tam Holandia, tutaj Pomorze Zachodnie, możemy się zatrzymać po to, żeby sobie zrobić nawet nie tylko ognisko, a tam wcześniej nawet ugotować jakieś szybkie danie. Tutaj wiata rowerowa, może nie wygląda ładnie, ale jest wandaloodporna, bardzo praktyczna. Z tyłu nawet stoi grill, tak rowerzystów przyjmuje Małopolska. Klucze przy drodze. Miejsce, gdzie możemy zostawić rower podczas zwiedzania miasta, czy też podczas noclegu. I jednocześnie jeszcze na koniec przykład takiego najfajniejszego chyba miejsca, w którym można zostawić rowery na noc, hotelu, gdzie nawet właściciele przygotowali przebieralnię, którą tam widać w środku kadru. I już absolutnie, naprawdę ostateczne podsumowanie. Wszystkie te przykłady, te dobre praktyki robi się po to, żeby potem móc zrobić takie zdjęcia i przeżyć takie chwile z rodziną, ze znajomymi, z partnerem, z partnerką. Tutaj widzimy na żelaznym szlaku rowerowym rodzinę. Gdyby nie taka odrębna infrastruktura, nigdy w życiu ta rodzina taką wycieczkę by nie pojechała, bo żaden z rodziców by nie zaryzykował zdrowiem swoich dzieci. To przykład również jeszcze dzieci na rowerze, ale na drugim końcu są osoby starsze. Tutaj jadą po Mierzei Helskiej.
Tu przykład, jedno z moich takich ulubionych zdjęć, dla mnie też w jakiś sposób wzruszających, to syn, który zabrał swoich rodziców na wycieczkę wypożyczoną rikszą, dzięki temu, że taka infrastruktura powstała nad Jeziorem Czorsztyńskim. Osoba niepełnosprawna na rowerze, to jest również ogromny temat. Ten pan z tyłu jest niewidomy, z przodu pilotka, która na tandemie podróżuje z nim po Brandenburgii. Pojawił się dzisiaj temat rowerów napędzanych siłą rąk. Również dzięki temu, że ta trasa jest twarda, równa, to osoba w jakiś sposób chora, nie znam szczegółów niestety, może się po takim szlaku poruszać. Tu pan po udarze na szlaku wokół Tatr, również jest to element jego rehabilitacji, podwójne znaczenie, podwójna wartość takiej infrastruktury oraz rodzina na szlaku rowerowym Loary we Francji, 10 osób, troje dorosłych, aż 7 dzieci i wszyscy bezpiecznie podróżują. Ten chłopak w rowerze cargo jest niestety chory, ma porażenie, dziecięce porażenie mózgowe, nie potrafi się sam poruszać, ale dzięki infrastrukturze, dzięki takiemu rowerowi może jechać na wyprawę rowerową i być z rodziną. Pięknie dziękuję, przepraszam za czas, wszystkiego dobrego.